i potem idzie za mną. Rozdanie. Panowie, koncentrację, ej! Mocno! Z kim jesteś? Prawie. Była? Ja nie widziałem. Nie było. Malewski Marcin, tak zwany wlotek na boisko. W tym roku rozegraliśmy parę spotkań na piasku, więc nie jest to nasza pierwszy występ na piasku. Całkiem fajnie, bo przede wszystkim gramy dla kibiców i gramy pod kibiców, czyli bardzo dobre, ładne, składne akcje, wrzutki, obroty w powietrzu, dużo bramek, super. Rywalizacja jest, jednak to jest turniej o Mistrzostwo Polski, tak? Nie bawimy się tutaj po to, aby pograć sobie, tylko o złoty medal, o złoty krążek Mistrzostw Polski. W pierwszym meczu tak jakbyśmy się rozgrzewali, można by powiedzieć, a w drugim meczu już to wyglądało tak, jak powinno być. I szkoda, że niestety nieszczęśliwie przegraliśmy, można powiedzieć, z mistrzami Polski 2-1, bo naprawdę byliśmy blisko, aby po raz pierwszy z nimi wygrać w tym roku. Przyjechaliście tutaj z jakimiś założeniami, czy po prostu pograć? Z założeniami oczywiście zdobycia Mistrzostwa Polski. Jednak troszeczkę nam się sprawy skomplikowały, ponieważ nasz podstawowy zawodnik Jacek Zyś doznał kontuzji kolana. Musieliśmy troszeczkę ze składem kombinować, ale z meczem na mecz zgrywamy się i jest całkiem nieźle. Marcin Walewski. Co się zakręci? Kto się zakręci? Kto będzie dwa... Tak jest, zdobył. No i na razie 4-3, 3-4 prowadzi Warnia Brabrand i to właśnie gospodarze w tej chwili na tarciu na bramkę Radomia. Sebastian Sokołowski i jest na miejscu Sebastian. Bramkarza są liczone podwójne. Bramkarz oczywiście gra tylko i wyłącznie w polu bramkowym. No i skutecznie Radom zdobywają za 2 bramkę, a więc mamy 5-8. No i teraz olsztynianie, Warmia Travelland. Paweł Ćwikliński za 1.